Dzień 2 lutego to moment o istotnym znaczeniu. W tym filmie podkreślimy jego ważność i związek z przepowiednią Trzech Dni Ciemności. Chociaż ta przepowiednia jest znana, rzadko jest kojarzona z głębokim znaczeniem 2 lutego. Aby wyjaśnić to połączenie, przedstawiamy przepowiednię Marii Julii, znakomitej mistyczki kościelnej o imponującej historii. Zapraszam do udostępniania tego filmu, aby szerzyć ważność tej daty. Marie Julie poprzez swoje objawienia ujawniła przepowiednię Trzech Dni Ciemności, przewidując, że te wydarzenia miałyby miejsce w czwartek, piątek i sobotę związane z Najświętszym Sakramentem. Ten okres miałby być naznaczony całkowitą ciemnością towarzyszącą przerażającym burzom i piorunom, które ogarnęłyby świat. Osoby pozbawione wiary i nadziei byłyby szczególnie podatne podczas tych dni. Przepowiadana ciemność była tak intensywna, że otwarcie okna byłoby śmiertelne, podkreślając konieczność całkowitego zabezpieczenia przed tą apokaliptyczną wizją. Jedynym dozwolonym źródłem światła miały być błogosławione świeczki sera przeznaczone do oświetlania mieszkań wiernych. Przepowiednia Marii Julii dotycząca Trzech Dni Ciemności nie tylko intryguje, ale także ujawnia się jako potężna metafora dla trudnych faz istnienia. Wyobraźmy sobie na chwilę świat zanurzony w całkowitej ciemności, z dzikimi burzami i przerażającymi błyskawicami dominującymi na niebie. Mamy do czynienia z uderzającym obrazem. Choć ten scenariusz może wydawać się odległy, rzeczywistość jest taka, że wszyscy doświadczamy okresów w naszym życiu, które przypominają tę przepowiadającą ciemność. Te burze mogą symbolizować nasze osobiste wyzwania, podczas gdy błyskawice reprezentują nagłe chwile kryzysu, które nas zaskakują. Zapropagowana przez przepowiednię analogia zachęca do refleksji nad uniwersalnością doświadczeń trudnych, łącząc apokaliptyczną narrację z naszymi własnymi osobistymi podróżami. Wizja całkowitej ciemności, oświetlona tylko przez błogosławione świeczki, sugeruje wagę znajdowania źródeł światła wewnętrznego w obliczu przeciwności. W tym kontekście wiara, nadzieja i odporność wyłaniają się jako świeczki, które nas prowadzą i oświetlają, chroniąc nas przed burzami życia. Podobnie jak w przepowiedni, metafora podkreśla podatność tych, którzy pozbawieni są wiary, akcentując istotę pielęgnowania wewnętrznego światła, zdolnego przetrwać najciemniejsze okresy. Podobnie jak w przepowiedni Cyi, którzy nie posiadają wiary i nadziei, mają tendencję do odczuwania większej podatności i zagubienia podczas takich burz życia. Ten koncept jest potężnym przypomnieniem o znaczeniu posiadania czegoś, w co wierzymy, i utrzymywania nadziei, nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się mroczne. Część przepowiedni, która zaleca nieotwieranie okien podczas tych dni, symbolizuje potrzebę ochrony siebie i troski o nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne w życiu. Okna mogą symbolizować bariery, które ustanawiamy, aby chronić się przed negatywnymi wpływami z zewnątrz. Podobnie stała ekspozycja na niekorzystne wiadomości, konflikty czy toksyczne relacje może głęboko wpłynąć na nasze samopoczucie. Dlatego ważne jest nauczenie się obrony, trzymając te okna zamknięte, gdy to konieczne, aby zachować nasz spokój wewnętrzny i odpędzić ciemność. Idea, że jedynym dozwolonym światłem są błogosławione świeczki sera, przywołuje piękny obraz nadziei i wiary. Te świeczki mogą być interpretowane jako symbol naszego własnego światła wewnętrznego, reprezentującego siłę, odporność i wiarę, które wszyscy nosimy w sobie. W chwilach ciemności to właśnie to wewnętrzne światło prowadzi nas i utrzymuje nas silnymi. Podobnie jak świeczki oświetlają domy wiernych w przepowiedni, nasze wewnętrzne światło oświetla naszą ścieżkę, nawet w najciemniejszych chwilach, przypominając nam, że pomimo wyzwań i burz życia, zawsze istnieje promyk światła i nadziei, jeśli jesteśmy gotowi go zapalić i utrzymać w naszych sercach. Przepowiednia mówi o okresie trzęsień ziemi i wzburzonych mórz, zniszczycielskimi konsekwencjami, które przekształcają ziemię w rozległe cmentarzysko. Marie Julie
podkreśla znaczenie gromadzenia się wokół świętych obrazów, takich jak krucyfiks, w poszukiwaniu ochrony i pokoju. Wizja Marie Julie, pełna trzęsień ziemi i wzburzonych mórz, może być interpretowana jako przedstawienie burzliwych okresów, z jakimi mierzymy się w naszym istnieniu. Te katastrofy naturalne symbolizują nieprzewidywalne przeciwności, które pojawiają się na naszej drodze. Wyzwania DLA naszej stabilności i wewnętrznego spokoju, głód i śmierć w tym kontekście nie reprezentują tylko utraty fizycznej, ale także utraty nadziei i kierunku w życiu. To mroczne przypomnienie, że bez rdzenia wiary i odporności kryzysy życiowe mogą nas poprowadzić do stanu opustoszenia i desperacji, gdzie czujemy się zagubieni na rozległym cmentarzysku marzeń i zmarnowanych szans. Jednak zaproponowane przez Marie Julie rozwiązanie, polegające na gromadzeniu się wokół świętych obrazów, oferuje drogę do odkupienia i umocnienia. Podobnie jak krucyfiks, może służyć jako schronienie i źródło pociechy w czasach strachu i niepewności. W życiu rzeczywistym nasze własne symbole wiary, czy to religijne, duchowe, czy nawet osobiste reprezentacje siły i nadziei, działają jak kotwice. Te symbole przypominają nam o naszych najgłębszych wartościach i konieczności pozostawania związanych z tym, co nadaje nam cel i kierunek w czasach przeciwności. Ważne jest odwoływanie się do tych symboli wiary i nadziei, pozwalając im prowadzić nas przez burzę i utrzymywać nas zakotwiczonymi. W obliczu tej przepowiedni roztropność i przygotowanie są istotne. Musimy umocnić naszą wiarę, uczestniczyć w sakramentach i prowadzić życie modlitwy i oddania. Istotne jest być przygotowanym, niezależnie od tego, kiedy te dni mogą nadejść. Obserwując obecne wydarzenia zarówno w Polsce, jak i na świecie, dostrzegamy trudne czasy, jak wskazują przekazy Matki Bożej w Garabandal. Te przekazy sugerują, że żyjemy w końcowych czasach. Objawienia w Garabandal, małej wiosce na północy Hiszpanii w latach 1960-1965, są zjawiskiem godnym uwagi i głęboko kontrowersyjnym w ramach wiary katolickiej. W tym okresie cztery młode dziewczyny twierdziły, że miały wizję Matki Bożej, która rzekomo przekazywała im wiadomości i ostrzeżenia dotyczące przyszłości. Te objawienia przyciągnęły uwagę wielu wiernych, ale również sceptyków, prowadząc do szeregu nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak ekstazy, cuda i przepowiednie. Wiadomości z tych objawień podkreślały konieczność nawrócenia, pokuty i modlitwy jako środków osiągnięcia pokoju i uniknięcia boskich kar. Choć objawienia w Garabandal wywołały wielką dewocję i zyskały gorliwych zwolenników, były również przedmiotem sceptycyzmu i dochodzenia ze strony Kościoła katolickiego. Do tej pory Kościół nie wydał ostatecznego osądu co do autentyczności tych objawień. W kwestii objawień w Garabandal pojawiają się różne opinie, tworząc scenariusz, w którym niektórzy wierzą, że to zjawisko było autentycznym cudem, podczas gdy inni podtrzymują pogląd, że mogło to być manifestacją kulturową lub psychologiczną. Złożoność tej interpretacji dodaje warstwy dyskusji, uwydatniając różnorodność punktów widzenia na autentyczność wizji czterech dziewcząt. Niezależnie od tych indywidualnych opinii, objawienia w Garabandal pozostają fascynującym i inspirującym tematem, który nadal pobudza wiarę i refleksję wielu ludzi. W kontekście duchowości katolickiej te wydarzenia pozostają istotnym punktem dyskusji, budząc debaty na temat boskiego lub ziemskiego charakteru widzeń młodych dziewcząt. Z tego powodu 2 lutego, poświęcony Matce Bożej Gromnicznej, nabiera szczególnego znaczenia. Tego dnia Kościół przeprowadza uroczyste błogosławieństwo świec, elementu centralnego związane z objawieniami. Ten rytuał podkreśla symboliczne znaczenie światła, nie tylko jako środka oświetlającego, ale również jako duchowego symbolu zdolnego odgonić ciemność. Zachęcam wszystkich do udziału w mszy w tym ważnym dniu i zabrania ze sobą świecy, najlepiej z wosku pszczelego, aby została pobłogosławiona.
Dzielenie się tym filmem to sposób na poinformowanie więcej osób o ważności tej daty i tradycji błogosławieństwa świec. Wierzy się, że te pobłogosławione świece przyniosą łaski do naszych życi i domów, symbolizując światło wiary, które oświetla nasze drogi i chroni w godzinach duchowej ciemności. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy wezmą udział w tym czasie refleksji i oddania, wzmacniając duchowe więzi i odnawiając nadzieję w obliczu niepewności życia. To zaproszenie ma na celu promowanie jedności wiary i celebrację ważności symboliki błogosławionych świec, podkreślając piękno duchowości katolickiej i rolę tego rytuału w wyrażaniu wiary wiernych. Chcielibyśmy wyrazić głębokie podziękowanie za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobał Ci się nasz content i chciałbyś zobaczyć więcej podobnych, nie zapomnij zapisać się na naszym kanale, aby być na bieżąco. Ponadto bardzo chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Proszę zostaw komentarz poniżej, dzieląc się swoimi pomysłami, pytaniami lub doświadczeniami związanymi z tematem. Twoje komentarze są dla nas bardzo cenne i pomagają w doskonaleniu naszej treści. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności.